Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, detektyw wszechczasów, siedział w głębokim fotelu, zwrócony tyłem do wejścia. Pykał swoją ulubioną fajkę, zastanawiając się, dlaczego przez tyle lat nie udało mu się nauczyć grać na swoich ulubionych skrzypcach, które wisiały nad kominkiem. Do pokoju wszedł doktor Watson. Dzień dobry, piękna damo, powiedział Holmes, nie odwracając się od rozgrzanego kominka. Niech pani nic nie mówi. Sam, drogą dedukcji, dojdę kim pani jest, dodał. Doktor Watson stanął jak wryty i wybałszył oczy. Jest pani wysoką, murzynką, kontynuował Holmes, o zielonych oczach i krótkich, czarnych, kręconych włosach. Ma pani na sobie czerwoną sukienkę. Doktor Watson przytrzymał oczy palcami, żeby mu nie wypadły. Nazywa się pani O'Brien. Ciągnął dalej Holmes, a kłęby dymu swajki zasnuwały powoli pokój. Jest pani służącą u państwa Ferguson. Nie lubi pani zupy pomidorowej, tydzień temu miała pani okres, a dwa dni temu wpadła pani po kolana w błoto. Co panią sprowadza do mnie, pani O'Brien? Zapytał Holmes i zerknął przez ramię. Zerknął i zadrżał. Przed nim stał mały człowiek z pokaźnym brzuszkiem, całkiem łysy w okularach i wybałuszonymi oczyma. W ręce trzymał torbę lekarską, a z szyi zwisał mu stetoskop. "Watson?" spytał zdziwiony Holmes. "A gdzie ona jest?" dodał, rozglądając się po pokoju. Doktor Watson nie mógł już wytrzymać napięcia i zemdlał. Holmes, zdziwiony nagłym zniknięciem z zasięgu jego wzroku doktora Watsona, odwrócił się w kierunku kominka. Z głowy doktora Watsona sunęła się maska, ukazując czarne kobiece oblicze i czarne kręcone włosy. Spod surduta wyjrzała mu czerwona sukienka. Ciekawe dokąd ona poszła, powiedział sam do siebie Sherlock Holmes, wpatrując się w figlarne płomyki tańczące w kominku. I czemu nie umiem grać na skrzypcach? System. Opracowałem system, wykrzyknął dziadek Edek i z rozwianym włosem zerwał się z krzesła. Popatrzyliśmy na dziadka przez chwilę, po czym zabraliśmy się do dalszego układania klocków. 100% pewności ryknął dziadek i pobiegł do przedpokoju. Po chwili do naszych uszu doszedł odgłos szarpania się z płaszczem. Po 10 minutach drzwi trzasnęły i krzywo pozapinany dziadek wybiegł do kolektury totolotka. Wrócił po godzinie, już całkiem spokojny. W środę zasiedliśmy przed telewizorem. Kiedy losowanie dobiegło końca, dziadek, bez sprawdzania cyfr, powiedział krótko: mamy szóstkę. Tak samo powiedział w sobotę, a w następną środę przyniósł pieniądze z dwóch poprzednich losowań. Uśmiech zagościł na naszych twarzach. Rozmarzyliśmy się, myśląc o naszych zestawach klocków Lego i nowych grach komputerowych. W sobotę znów wygramy, będzie kumulacja mój system jest niezawodny zagaił dziadek, licząc położone na stole banknoty. Niestety, w sobotę dziadkowy system zawiódł. Zamiast szóstki dziadek dostał ósemkę. Ale nie od kolektury, tylko od prokuratora. Osiem lat za dwa napady z bronią w ręku na listonosza i kradzież jego torby. Tak brzmiała sentencja wyroku. System był dobry, tylko ten drugi listonosz taki jakiś zwinny był. Ćwiczył może, powiedział dziadek Edek, odprowadzony z sali rozpraw przez dwóch rosłych funkcjonariuszy. Sprawa Gedeona. Prokuratura pewnego miasta w pewnym państwie zainteresowała się niejakim panem Gedeonem. Wyżej wymieniony osobnik nigdzie nie pracował, nie pobierał zasiłku, renty ani emerytury, nie miał krewnych ani utrzymującej go żony. Skąd więc brał pieniądze? Takie właśnie pytanie zadała sobie prokuratura. Najpierw zadała je sobie, a potem panu Gedeonowi. Gedeon nic na to nie odpowiedział. Jedynie zaskarżył prokuraturę w tej samej prokuraturze o zawracanie mu dupy pierdołami. Prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko samej sobie. Prokurator doszedł jednak do wniosku, że sam się nie będzie osądzał i przekazał sprawę do zaprzyjaźnionej prokuratury z miasta sąsiedniego. Po 14 miesiącach zaprzyjaźniona prokuratura odesłała akta sprawy z adnotacją, że być może jest ona prokuraturą zaprzyjaźnioną, ale nie do tego stopnia, aby prać cudze brudy. Zeźlony prokurator oskarżył zaprzyjaźnioną prokuraturę o bezmyślne przetrzymywanie akt sprawy jej niedotyczącej. Prokuratura zaprzyjaźniona natychmiast zaczęła rozpatrywać sprawę wniesioną przeciwko samej sobie i zawikłała się w podobne problemy jak poprzednia prokuratura. A ponieważ dotychczas zaprzyjaźniona prokuratura miała też swoje zaprzyjaźnione prokuratury w ościennych województwach, sprawa zapoczątkowana przez niejakiego pana Gedeona rozciągnęła swe macki na teren całego kraju. Zapewne wszystkich nurtuje pytanie, skąd Gedeon brał pieniądze? Odpowiadam. Z drugiej półki po prawej stronie.